Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku i na straży czystości uchwalania prawa w Rzeczpospolitej. Trybunał orzekł za niekonstytucyjną poprawkę ewidentnie lobbystyczną, zgłoszoną na korzyść SKOK-ów. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uwrażliwia Sejm i Senat nad czystością procedury uchwalania norm prawnych. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli wieloletnie kredyty mieszkaniowe w SKOK-ach, na zasadzie praw nabytych będą nadal mogli te kredyty zachować. Natomiast nowi kredytobiorcy będą mogli zaciągać kredyty średniookresowe od 3 do 5 lat.